Pani marszałek, Wysoki Sejmie, ja bym poprosił jednak o minutę przerwy, żeby pan minister przyszedł na salę, bo mówić... Już jest pan minister na sali. ...plecami to nie jest dobrze, prawda? Dziękuję bardzo. Pani marszałek, Wysoka Izbo, na podstawie artykułu 159 ustępu 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a także na podstawie 116 artykułu regulaminu Sejmu, w imieniu posłów wnioskodawców mam zaszczyt przedstawić wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. Ten wniosek został podpisany przez ponad 100 posłów. W związku z tym chciałbym go w krótkich słowach uzasadnić. To, że ochrona zdrowia to szczególnie skomplikowane, ale i bardzo ważne społeczne zadanie i zobowiązanie władz publicznych do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, to banał. Ja sądzę, że w Wysokiej Izbie nie powinno się tego przypominać, ale patrząc na sytuację w polskiej ochronie zdrowia, jest to jak najbardziej na miejscu. Od roku obserwujemy narastanie zjawisk kryzysowych. I ja nie przypominam sobie czasów, gdzie było bardzo dobrze, ale od roku ta sytuacja jest coraz bardziej skomplikowana i coraz trudniejsza. Ten kryzys jest wynikiem niewątpliwie fatalnej polityki zdrowotnej państwa. Pomimo, jak podkreślał wielokrotnie i premier Donald Tusk, i minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, jego poprzedniczka, pani minister, dzisiaj marszałek Ewa Kopacz, ogromnego wzrostu środków finansowych, dostęp do świadczeń zdrowotnych, ja mówię o dostępie do świadczeń zdrowotnych, bo tak to określa nasza konstytucja, niestety nie uległ poprawie, ba, w ostatnim roku systematycznie się pogarsza. Jakie są odczucia społeczne, pewnie wiemy i gdyby sięgnąć do jakichkolwiek rankingów i badań opinii społecznej, to dowiemy się, jaką pozycję zajmuje w niej obecny minister zdrowia, pan Bartosz Arłukowicz. Niestety ta pozycja i ocena naszych rodaków w stosunku do rządów pana ministra w ministerstwie nie jest zachęcająca, żeby nie powiedzieć skrajnie negatywna. Te odczucia społeczne w zasadzie powinny być i początkiem, i końcem mojego uzasadnienia, ponieważ należałoby powiedzieć basta i poprosić pana ministra o dymisję, o złożenie dymisji jako człowieka honoru. Ale rozumiem, że mamy tutaj do czynienia raczej z grą polityczną, a nie honorem. Jakie są nasze główne, posłów wnioskodawców, uwagi dotyczące polityki zdrowotnej, które realizuje pan minister zdrowia, a raczej których od roku na pewno nie realizuje? Przede wszystkim na plan pierwszy, czego nie widać tak w opinii publicznej, to jest narastanie zagrożenia katastrofą finansową w polskich szpitalach. Jest to permanentne przerzucanie przez rządzących odpowiedzialności również za finansowanie, a to na samorządy, na starostów osłabionych, marszałków, burmistrzów, prezydentów, jednocześnie nie formułując żadnych rekompensat finansowych z jednej strony, a z drugiej strony oczekiwania bez nadzoru i woluntaryzm, jaki płynie od płatnika, czyli od Narodowego Funduszu Zdrowia. Można oczywiście powiedzieć, że takie czasy, że kryzys to nie wypada, bo my przecież jesteśmy na Zielonej Wyspie, ale sytuacja trudna, że niestety składki się nie zbiera tak, jak powinno, że pieniędzy się nie drukuje i słusznie. To, że pan minister oczywiście nie dba o to, żeby innych źródeł pozyskiwać środki finansowe, to już jest zaniedbane. Ale, żeby nie być gołosłowny, to zadłużenie polskich szpitali nie tylko jest spowodowane sytuacją obiektywną, ale również działaniami pana ministra zdrowia. Pewnie pan minister zdrowia nawet nie wie, co się wyprawia w pana resorcie. A ja tu mam taki przykład, który mówi, jak to z dnia na dzień można spowodować katastrofę w niejednym polskim szpitalu.
I ten przykład dotyczy, co tu dużo mówić, ostatniej listy refundacyjnej. W tej części, która nie dotyka refundacji w aptekach, ale która dotyka refundacji leków w programach lekowych. Otóż, Wysoka Izbo, Panie Marszałek, Panie Ministrze, pewnie Pan wie, że w Polsce jest problemem leczenie zapalenia wirusowego, zapalenia wątroby typu B. To leczenie tych pacjentów, jest ich jednak ładnych kilkadziesiąt tysięcy, jest kosztowne. I w związku z tym państwo, również wcześniej, ale i pan to również propagował, skonstruowało program lekowy, który finansował lek na leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B i go w 100% zrefundował. I otóż niespodzianka. Otóż na ostatnich listach nagle się okazało, że pan obniżył cenę refundacji. Chciałoby się powiedzieć brawo, Narodowy Fundusz Zdrowia zamiast płacić 1774,44 grosze za opakowanie, zapłaci tylko 887,22 grosze. Świetna oszczędność. 900 zł na jednym pacjencie w skali miesięcznej. Tyle tylko, że producent wcale tej ceny nie obniżył. Po prostu wprowadzono inny limit, arbitralnie, do leku podobnego, aczkolwiek nie tego samego. I w związku z tym okazało się, że należałoby z dnia na dzień przestawić pacjentów z leku za 1700 na ten lek za 800 zł. Tyle tylko, że po pierwsze szpitale podpisały umowę na prowadzenie tego programu lekowego na 2 lata, bo na 2 lata pan podpisał właśnie z tym podmiotem odpowiedzialnym takie, a nie inne zobowiązanie do pokrywania cen. To po pierwsze. A po drugie, po to, żeby zmienić ten lek, trzeba wykazać, że istnieje lekooporność, czyli nie można stosować właśnie tego droższego leku. I otóż, skoro pacjent leczy się z powodzeniem, nie można wykazać, że jest lekooporność. Nie da się tego leku w prosty sposób zmienić. Jaki jest wynik w jednym ze szpitali, który ma oddział zakaźny? Proszę Państwa, szpital stracił przy 100 opakowań 100 tysięcy złotych. Jeden szpital, jeden miesiąc, 100 tysięcy za przeproszeniem w plecy. Jak te 100 tysięcy pomnożymy razy kilkadziesiąt, może 200 oddziałów szpitalnych, to robi się ogromna sumka i to jest sumka tylko na jednej, takiej beztroskiej, ja powiem więcej, głupiej decyzji, które być może pan nie zauważył, ale przypomnę, że pan ją podpisał. Więc proszę nie zrzucać tej właśnie tego zadłużenia li tylko na czynniki zewnętrzne. Ta dynamika wzrostu zadłużenia w szpitali nagle przybrała inny wymiar. Otóż od 2005 roku obserwowaliśmy stopniowe, ale stałe jednak duszenie zadłużenia szpitali. Szpitale nie zadłużały się, były w specjalnym programie, który się co prawda skończył, ale on działał, oddłużane systematycznie, nie za darmo, tylko za kolejne wysiłki restrukturyzacyjne, które zarządy tych szpitali musieli podjąć i ten dług systematycznie spadał do wczoraj. Ten wczoraj to jest data objęcia przez pana funkcji ministra. Przez ten rok wzrost zadłużenia szpitali i w tych kwotach wymagalnych i w zobowiązaniach ogółem wzrost o 17% do 20%. To jest, panie ministrze, rekord świata. Żeby w ciągu roku to, co udało się zmniejszać przez wiele lat systematycznie, również dzięki ekipie Platformy Obywatelskiej i PSL-u, pan w ciągu roku był w stanie łaskawie zepsuć. Drugą rzeczą, którą również mówią o odczuciach społecznych, to jest kwestia ważniejsza dla zwykłego Kowalskiego, to jest dostępność. Dostępność do leczenia to jest to, czy jak zachoruję, jak mam potrzebę zdrowotną, potrafię z tej potrzeby zdrowotnej w sensownym czasie skorzystać. I otóż, co się stało? To, że pan mi odpowie, ja o tym wiem, że kolejki są wszędzie, że wszędzie są oczekiwania, że
każde państwo z tym się boryka. To ja wiem i nie trzeba tego uzasadniać. Tyle tylko, że w ostatnim roku ta dostępność się nie poprawiła, tylko pogorszyła. Jak obliczają niezależne, podkreślam, niezależne źródła, które opierają się na niczym innym, tylko tutaj mam źródło narodowyfunduszzdrowia.gov.pl, taki sygnał, jeżeli by trzeba było zobaczyć, to się nagle okaże, że kolejki w większości specjalizacji, w większości skomplikowanych zabiegów operacyjnych się wydłużyły. Średnio o 10-14 dni, czyli 2 tygodnie później. Być może ta sprawa wobec czasu oczekiwania 7-letniego na endoprotezę to jest nic, 2 tygodnie później, ale na niektóre zabiegi, ale zwłaszcza porady specjalistyczne, może to być sprawa życia i śmierci. I tak pana, przecież pod pana nadzorem i pod pana kuratelą Narodowy Fundusz Zdrowia pokazuje mapę, jak wyglądają kolejki w Polsce, jak trzeba czekać, a to na endokrynologiczne porady. Rekordzista to jest około 843 dni, licząc to na lata, 2,5 roku, bo już nie należy tego w dniach robić. Jeżeli chodzi o inne na przykład specjalności, no weźmy okulistykę. Rekordzista 600 dni, 2 lata na poradę okulistyczną. To pewnie dla osoby w podeszłym wieku jest kwestia, czy on w ogóle jakikolwiek ma kontakt z życiem, czy ma jakikolwiek szansę uratować słabnący wzrok. No a na przykład kardiologia, rzecz bardzo poważna i bardzo ważna, bo jest nieporozumieniem kogoś planować w razie potrzeby do wizyty do kardiologa, potrafi w województwie dolnośląskim średni czas oczekiwania 412 dni. I to są pana dane, nie moje. Tak jak mówię, chcę panu ministrowi zasugerować źródło www.nfz.gov.pl. W związku z tym nic pan nie zrobił po to, żeby te kolejki starać się skrócić. I to nie tylko jest kwestia pieniędzy, to jest również kwestia organizacji. I pan wie, że da się to organizować, ponieważ zarządów jeszcze w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością udało się wprowadzić pewne skondensowane i skoordynowane produkty leczenia specjalistycznego w porozumieniu z podstawową opieką zdrowotną i trzeba było ten ruch kontynuować. Czyli te kolejki to jest rzecz, tak jak powiedziałem, życia i śmierci. Inną sprawą to jest kwestia dostępności do tego, co miało być i przez niektórych jest określane jako wielki sukces i poprzedników, pani minister Kopacz i pana, to jest wdrożenie ustawy refundacyjnej. Ja odsyłam do i dziennikarzy, i ekspertów. Nie chciałbym tutaj zajmować państwa uwagę ich raportami, ale muszę powiedzieć wprost. Oszczędności, a jakże były. I są. Są różnie szacowane. Ja nagle zastanawiam się, dlaczego Narodowy Fundusz Zdrowia robi jakąś taką ściemę i nie potrafi powiedzieć, ile jest oszczędności. Przecież to jest powód do chwały. Oszczędności są rzędu 1,8 mld złotych. Narodowy Fundusz Zdrowia stara się wszelkimi sposobami to zdyskredytować, zaciemnić, że wcale nie są takie oszczędności. Wiecie państwo dlaczego? Bo ktoś za te oszczędności musiał zapłacić. W prosty sposób było powiedzieć tak, zapłaciły firmy farmaceutyczne. Brawo, jesteśmy jedynym państwem, które tak skutecznie bije w przemysł farmaceutyczny, że polski przemysł farmaceutyczny niedługo wyrównamy do zera. Do zera i go nie będzie, ale to jest inna sprawa. Natomiast prawdą jest, że pacjenci w międzyczasie zapłacili 500 tysięcy złotych, 500 milionów złotych więcej. Czyli już 30% tych oszczędności zostało wydrenowane na skutek pewnych zabiegów, tak zwanych megagrup limitowych, niezastępowalnych leków, które się oblicza do limitu, lek pojawi się wtedy w limicie za grosz, ale jego realna cena rośnie. To była jedna źródło tego drenażu i były następne źródła tego drenażu, dość dokładnie ukrywane przed opinią publiczną. Pierwsza
To jest oto takie hasło, że 27% pacjentów w Polsce odchodzi od okienka aptecznego z niezrealizowaną receptą. Nie z tego powodu, że pan aptekarz, przepraszam, czy pani magister, odmówiła sprzedaży, czy mówiła z powodu klauzuli sumienia nie wolno, czy że źle zostały zaordynowane, tylko z prostego, banalnego powodu. Brak kasy w portfelu. Niektóre zakupy powodują, że mogą zrujnować nawet złote karty kredytowe w aptece. Tak wzrosła odpłatność dla pacjenta, 27 powiedziało dość. No, wykupuje częściowo te leki. A leczyć częściowo chorobę, no to wtedy musi się ten system przerzucić gdzie indziej. No gdzie się przerzuci, to państwo wiecie, no, przerzuci się do szpitala, bo jeżeli się coś źle leczy ambulatoryjnie, to trafia się do szpitala z pogorszeniem stanu zdrowia, bo taka jest kolej rzeczy. I druga rzecz, którą również bierze się na tą oszczędność 1 800 000 zł, to jest fakt, że według niezależnych ekspertyz 7 do 10% leków jest realizowanych jako pełnopłatnych, czyli płaci się 100%, pomimo iż lek jest refundowany. Tylko wynika z ogromnego zamieszania, jakie miało na początku roku, jakie było na początku roku, czyli z tak zwaną charakterystyką produktu leczniczego, czyli wykazaniem lekarza, że właśnie w tej jednostce chorobowej, takiej, a nie innej, ten lek może być refundowany, a w innej, podobnej, nie może być refundowany. 7%, jeżeli weźmiemy 7%, a koszty refundacji leków pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w aptekach wynoszą około 7-8 miliardów złotych, to mówimy o 800 milionach złotych płaconych poza refundacją, plus te, które nie są wykupywane. Czyli jak dało się zrobić oszczędności w Narodowym Funduszu Zdrowia? Metodą zbójnika Madeja, czyli złupić pacjenta. Innym oczywiście sprawie, pan temu oczywiście nie przeciwdziałał. Robił pan dziwne ruchy, ruchy reakcyjne, zazwyczaj wywołane albo przez sytuację, albo przez rosnące i pojawiające się skandale w opiece zdrowotnej, albo wreszcie przez propozycje nowelizacji ustaw, które składała opozycja. Bo to myśmy złożyli ustawę po to, żeby próbować wyrugować i zlikwidować, złagodzić tak zwany protest pieczątkowy na początku roku. I dopiero później rząd odpowiedział również propozycją i w ten sposób udało się opanować i wyeliminować pewną część błędów lekarskich, za które płacili kolosalne haracze, bo przecinek był postawiony nie w tym miejscu. Bo to właśnie opozycja, czyli my przedstawiliśmy wniosek, żeby uratować polskie hospicja, które prowadzone były przez organizacje pozarządowe, przez stowarzyszenia, przez zgromadzenia zakonne w celach charytatywnych realizacji misji, żeby nie łupić ich i nie kazać im nagle z dnia na dzień stać się komercjalnymi przedsięwzięciami i wtłoczyć ich w reguły komercji. Wtedy pokazały się również pana uzupełniające propozycje i udało się zażegnać. Ale ostatnia sprawa, już zadziałał pan samodzielnie. Ostrzegaliśmy, że będzie gorzej. Mimo wszystko w banalnej sprawie zadziałał pan samodzielnie i przedstawił pan dwa akty prawne. Pierwszy to słynny EWUŚ, który kosztuje wiele milionów złotych, a efekty żadne, bo zgodnie z konstytucją każdy, chciałbym, żeby państwo to sobie zapamiętali drukowanymi literami, każdy w Polsce obywatel ma równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowany też drukowanymi literami ze środków publicznych. W związku z tym nie bardzo widzę powód, żeby wydać na to, co identyfikuje pacjenta i go dopuszcza do systemu albo go odrzuca, ogromne pieniądze. Gdyby za tym szły inne ruchy, czyli zbieranie informacji, przetwarzanie, planowanie, określanie potrzeb zdrowotnych, to rozumie, ale tylko po to, żeby stwierdzić, że ktoś ma PESEL i pod ten PESEL podpięte jest ubezpieczenie, to trochę mało, tym bardziej, że jest to każdy. I każdy może dzisiaj, zamiast dyktować PESEL, pisać na kolanie oświadczenie, że jest ubezpieczony i wtedy też jest wypełniona norma konstytucyjna, w związku z tym nie wiem, po co było wyrzucić takie pieniądze, żeby to zlikwidować. I druga sprawa, już absolutnie poroniony pomysł, no to słynne Izby Wytrzeźwień. Tak, panie ministrze, odniósł pan sukces. Od 17 część pensjonariuszy i tych okazjonalnych,
i tych chronicznych, czyli przewlekłych, które bytują w Izbie Wytrzeźwień, ma Izby Wytrzeźwień za darmo. Gratulacje, to rzeczywiście jest postęp. Kończąc, chciałbym powiedzieć, że to nie tylko jest kwestia klubu parlamentarnego, nie tylko grupy posłów, nie tylko opinii publicznej, ale również organizacji związanych ze zdrowiem, które reprezentują z jednej strony Stowarzyszenia Pacjentów. I to wcale nie małe. Te w licznych apelach, listach otwartych piszą wprost. Panie ministrze, czas podać się do dymisji. Czas na nowe rozdanie. Z drugiej strony podobne wotum nieufności składają pana koledzy, moi również. To po raz pierwszy się zdarzyło, żeby Izba Lekarska wystosowała takie otwarte pismo, w którym domaga się odwołania ministra zdrowia. Ja sobie podobnej sytuacji zachowań korporacyjnych nie przypominam, mimo iż Izba Lekarska nie zawsze była pozytywnie nastawiona do kolejnych ministrów. W związku z tym wypada po prostu powiedzieć stop. Ten stop został wyrażony również przez związki zawodowe i to związki zawodowe nawet, no, nie pochwalam tej specjalnej akcji, zaczęły drukować takie kartki rodem z tego okresu pomiędzy stanem wojennym a transformacją. Pan marszałek Niesiołowski wie, co to są, były na żywność. Tu też są takie kartki. Jest jedna kartka, powiem panu, panie marszałku, jest jedna kartka, żeby pana uspokoić. Jedna kartka, żeby pana uspokoić. Ta jedna kartka nazywa się rezerwa. I my prosimy o rezerwowego. Za długo pan minister siedzi na tej ławce. Ja sądzę, że gdyby pan był w stanie przedstawić jakikolwiek dokument, który daje nam uspokojenie opozycji, a polskim pacjentom nadzieję, że sytuacja się poprawi, to ja bym nie namawiał ani nie reprezentował posłów wnioskodawców. Takiego planu nie ma. Co prawda słów, które pan wylewał, płynęło dużo, ale jak mawiają klasycy w tym powiedzeniu verba volant scripta manent, niestety nic nie zostało zapisane. I ja się dziwię koalicjantowi, który od roku słucha i panie przewodniczący, nie notuje. Bo jakbyście zanotowali, to byście wiedzieli, że te słowa, które mówi pan minister, nie są realizowane. W związku z tym zgłaszam w imieniu wnioskodawców wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. Dziękuję bardzo.